smakkujaw.pl, biała kiełbasa w sosie piwnym Kujawiak. Przyrządzę dzisiaj prostą, szybką i swojską potrawę. Będzie to kiełbasa biała w piwie, którą podam z gotowanymi ziemniakami. A zatem będziemy potrzebowali 4 kiełbaski białe, mamy już podgotowane. Ja kupuję wędliny i mięsa w sklepach firmowych Viando, ponieważ wyroby te charakteryzują się dobrą jakością. Zużyjemy piwo Kujawiak, potrzebne będzie 500 ml, czyli taka butelka. Będziemy potrzebowali również 3 małe cebulki, mamy tutaj drobno posiekane, pół kostki masła. My mamy masło dobrej jakości, produkowane przez firmę Kujawia. Będziemy potrzebowali także 2-3 łyżki mąki do sporządzenia zasmażki i przyprawimy nasz sos sokiem z cytryny, solą, oczywiście kujawską i świeżą zmielonym pieprzem. Zaczynam od podgrzania piwa, a zatem przelewam całą zawartość do garnka, doprowadzam do momentu wrzenia i wrzucam białą kiełbasę. Piwo zaczyna wrzeć, a zatem wrzucam białą kiełbaskę. Przykrywam pokrywką, wyłączam gaz i zostawiam do przestygnięcia. Kiełbasa stygnie, a ja na rozgrzaną patelnię wrzucam kawałek masła, wrzucam cebulkę, odrobinę zmniejszam gaz, troszeczkę solę, żeby szybciej zmiękła i podsmażam do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem wyłączam gaz, wyjmuję kiełbasę przestygniętą z piwa i za chwilkę będę przygotowywała sos. Wyciągam kiełbaskę z piwa. Za moment pokroję ją w grubsze plastry. A do piwa przerzucam zeszkloną cebulkę. Kiełbaskę kroję w plastry, takie mniej więcej centymetrowe. Nasza kiełbaska już cudownie pachnie. Za moment zabiorę się za przyrządzanie zasmażki do naszego sosu. A zatem przyrządzam zasmażkę na rozgrzaną patelnię, wrzucam pozostałą część masła. W międzyczasie włączyłam piwo z cebulką. Czekam, jak się całkowicie masło rozpuści i dodam 2 łyżki mąki pszennej. Masło mam już roztopione, a zatem wrzucam odmierzoną porcję mąki i wszystko dokładnie mieszam. Zasmażkę mam już przygotowaną, widzicie, ona lekko zmieniła kolor, a zatem wyłączam gaz i przerzucam do piwa z cebulką. Teraz wszystko przemieszam. Ziemniaczki dochodzą, a ja w tym czasie przyprawię nasz pyszny sosik. Wrzucam 2 porządne szczypty soli, solidną porcję pieprzu. Przemieszam. Dodaję sok z połówki cytryny. Jeszcze raz wszystko zamieszam i teraz wrzucę kiełbaskę. Tak ją tu zanurzę w naszym sosie i będę to wszystko gotować, podgotowywać w zasadzie na wolnym ogniu, tak około 7-10 minut. Po przyprawieniu spróbuję sos, zobaczę, czy mu czegoś nie brakuje. Sosik jest po prostu pyszny i tak jak powiedziałam, jeszcze kilka minut, żeby smaki się dobrze przygryzły. Ziemniaczki są gotowe, a zatem zaraz wyłączę gaz.
Nasze danie jest już gotowe. Wyłożyłam ziemniaczki. Nakładam teraz porcję kiełbasy z pysznym sosem. Jeszcze to dołożymy. Jeszcze odrobina szczypiorku. Troszeczkę na ziemniaczki. Troszeczkę na sosik. I nasze pyszne danie, biała kiełbasa w piwie, serwowana z ziemniaczkami, jest już gotowa. Przepięknie pachnie, cudownie smakuje, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.